Siema, 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 mordy. Tutaj z zakonniką TV otwierała bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. A dzisiaj sobie pogadamy o pewnej Amazonce, pochodzącej oczywiście z Australii, która ma dużo nawiązań w swoim postępowaniu, jak i charakt Może charakterze to nie, ale ogólnie jej styl jest bardzo podobny do Indiany Jonesa. I poniekąd też dobali Bali to z sezonu czwartego, totalnie porażką zemsty wyspy, a mianowicie chodzi mi o Jasmine, więc zaczynajmy, ale na początek przedstawię Wam jej osobowość, więc tak: Jasmine wychowywała się w trudnych warunkach na australijskiej prowincji, dzięki czemu stała się ekspertką Survivalu, a także urodzoną liderką. Jest szybka i wydaje rozkazy zastraszającym tonem. Jednak w rzeczywistości, pod twardą powłoką, ma wielkie serce. Jest miła dla każdego, kto okazuje jej szacunek, przez co jest dla nich opiekuńcza, lojalna oraz wspierająca. Jest też bardzo uporczywa wobec osoby, która ją skrzywdzi, mimo i mimo licznych przeprosin ze strony tej osoby, Jasmine niełatwo jest wybaczyć w takich sytuacjach. Dopiero przebaczy po tym, jak zobaczy, że naprawdę zależy na niej. Według stałych Jasmine, ludzie się boją nie tylko jej za jej własny charakter, ale też za jej olbrzymy wzrost. W sumie można powiedzieć, że Jasmine poniekąd nie wiem czy to jest prawdą, ale przynajmniej taka jest moja żona choruje na gigantyzm. Czyli to jest oczywiście choroba, gdzie ludzie rosną do gigantycznych rozmiarów, poniekąd mają bardzo dużo powyżej 2 metrów wzrostu, więc troszeczkę do. No, Uporczywa choroba, bo wiadomo, takie osoby mają problem z chodzeniem do niektórych pomieszczeń. Muszę się na przykład schylać, co nie jest takie no, zbytnio przyjemne. No ale cóż, bywa i tak, przez co nie ma za wielu przyjaciół. Oczywiście chodzi tutaj w stosunku do jej wzrostu w prywatnym życiu. W przeciwieństwie w programie, gdzie zdobyła szacunek wielu zawodników, głównie za jej siłę. W odcinku kłamstwa, szepty, jedna wielka nagroda. czas, nie umieszcza do nagrody wyższa od swojego związku, nawet jeśli jest mocno wkurzona na i tutaj mogę Wam powiedzieć, że bardzo z ze strony, ale powiem Wam, tutaj wróćmy do taśmy. Przesłuchajcie, Jaspi tutaj opowiada o swoim kraju, opowiada o Australii, o 11 najniebezpieczniejszych gatunkach zwierząt w tym kraju. A także poznajemy jej kota, który nazywa się Bosik. Tak, jej kot nazywa się oczywiście Bosik, który skacze i narabia, ona oczywiście upada i wyłącza nagranie, które można powiedzieć trafia. Jak już przesłuchali oczywiście do programu, już w pierwszym odcinku możemy się przekonać tak, że Jasmine jest bardzo władczą oczywiście osobą, która bardzo łatwo można powiedzieć skakuje na stoik lidera, oczywiście na początku odcinka Amy przeraża się jej wzrostem, czyli można powiedzieć to widać, że Jasmine jest potężną kobietą taką można powiedzieć, którą trzeba się liczyć, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Jazzy po prostu bardzo szybko ogarnia o co chodzi w wyzwaniach. I pierwsze dwa wyzwania dla drużyny Pimapote Pima w kilo Łak wygrywa. Budując zajebiste schronienie, to raz, oraz także zapewniając, można powiedzieć, wsparcie ducha dla drużyny. I tutaj pierwsze dwa wyzwania bardzo szybko nasza droga Jazzy wygrała. Następny odcink, w odcinku, w tutaj opisałem dwa odcinki, więc następny następnym odcinku, czyli w odcinku numer 3. O, kocham cię, kocham cię świnku, coś takiego, tak się to czy chyba nazywał. Chodziło tutaj o wyzwanie ze świną, gdzie oczywiście był bieg sztafetowy, trzeba było oczywiście świnę przeprowadzać przez przeszkody. Oczywiście tutaj Jazzy wygrywa wyzwania na swoje drużyny, ale tutaj zauroczy się w niej pewien farmer z rolnik szukażony. Ale z wady też jako rodny. Tak jest, chodzi tutaj o Rodneya. Rodney zauroczy się w tym odcinku w Jasmine. Ona była z tym faktem dosyć taka niesmaczona, no, bo tak naprawdę nie wiadomo było o co chłopakowi chodzi. Bo najpierw się zauroczył w tym odcinku czas, potem było widać, że zauroczył się tajwy, potem było, że w Sejmie i na koniec, jak dobrze pamiętam, zauroczył się Skalet, i to wszystko się działo poniekąd w przeciągu tylko tego jednego odcinka. Ale tutaj jeszcze nic złego się akurat nie działo, w sensie taki jeszcze tutaj rodny nie odpadł. Ale Jasmine była, można powiedzieć, poruszona cały tym faktem, bo nie rozumiała, co chłopakowi dokładnie chodzi, bo było widać, że jest gdzieś zakokada, ale jak przyszło do rozmowy, to, to praktycznie nie wydusił, nie wynosi nic siebie sensownego, więc no Jasmine była zaniepokojona, może nie to, że zaniepokojona, ale była po prostu zafrasowana całą sytuacją. I tutaj mamy odcinek numer 4. Kocham Cię, kocham Twoje wezwy. Tutaj akurat mówię, dob mówię dobrze nazwę odcinka. I ten odcinek, można powiedzieć. Pamiętacie konflikt Sami z Amy, gdzie praktycznie Amy zlecała się nad Amy? Tutaj bardzo fajną rzecz zrobiła Jazwi, ponieważ tutaj Jazwi pomagała Amy, można powiedzieć, broniąc ją przed Amy, która chciała przede wszystkim. Która Amy oczywiście przede wszystkim chciała, żeby Seimi odpadła z programu, ponieważ ona uważała się za to lepszą siostrę, wiecie, za to lepszą, najlepszą, w ogóle. I co tutaj można powiedzieć ciekawego się wydarzyło, gdy wyszło do... Doszło do drugiego, dru, drugiej części zadania. Oczywiście z balonami, gdzie trzeba oczywiście było przebijać balony przeciwników i oczywiście obrzucać się balonami przeciwników, czyli oczywiście... Tak zwane wyzwanie balony niespodzianki, czyli no oczywiście, jeden z na przykład był pszczoły, widzę, na przykład, jeszcze coś innego. I co jest ciekawe, no Amy z bardzo mocno się wykucały podczas tego wyzwania. Jazzy bardzo mocno próbowała tutaj zagościć całą sytuację i próbowała, uu, można powiedzieć, uspokoić Amy w stosunku do Seymour, że nie jej się nie udało niestety. No i dziewczyny, czyli Amy i Sami przekuły balon, który miał być użyty na drużynie Maskwak, ale niestety nie użyły tego balonu, ponieważ one go rozbiły. Oczywiście przepychali się pomiędzy sobą. I przez co, oczywiście drużyna kilo przegrała. No cóż, niestety, aczkolwiek dzięki temu pozbyto się Amy. I tutaj można powiedzieć, Sami wraz z Jasmine miały, powiedzmy taki. Nie to, że Sojusz, bo jako takiego Sojuszu oczywiście tutaj nie było, ale tutaj Jazmin pomagała, można powiedzieć, Amy, jakby to można powiedzieć, znaczy Jazmin tutaj pomagała z przez cały odcinek następny, już odcinek czwarty, bo tutaj oczywiście pomył jeden z odcinków, więc tutaj oczywiście się poprawia. Bo oczywiście chodziło mi o te całe wyzwania w odcinku trzecim, bliźniacy to nie wszystko, o którym teraz opowiadam. A odcinek, gdzie jest zawiada, to jest odcinek oczywiście czwarty, czyli kocham Cię, kocham Twoje wezwy, więc tutaj pobiliłem nazwę cików, wiem, gapa jestem, przepraszam za pomyłkę, żeby tutaj nie było. Ale jeśli chodzi o eliminację, oczywiście AB z trzeciego odcinka, bliźnicy, to nie wszystko. Tutaj Seibi dała jej przed eliminacją jabłko śmierci, jabłko Marcinelli, które powoduje opuchliczne twarzy i ogólnie układu jakby to można powiedzieć, czy znaczy układu jamy ustnej, w sensie... To jabłko powoduje, jakby to można powiedzieć, opuchliznę jamy ustnej. Oczywiście Amy przyjęła te jabłko przed końcem, można powiedzieć, że przed samą eliminacją. Ponieważ oczywiście miało parę, że Seibi wypadnie z programu, ale przez intrygę Seibi wypada Amy, ponieważ ona nie mogła wymówić jakby to można powiedzieć żadnego zdania, przez to, że jej oczywiście spuch język oraz cała jakby to można powiedzieć twarz, w sensie nie twarz tylko czy się cała jaba usta jej oczywiście spukła no i jej nie mogła wymówić żadnego słowa i tutaj Sabie zrobiła ciekawy pomysł z oczywiście dosyć klasycznie bo to jednokrotnie widzieliśmy coś takiego w różnych serialach że jest jakaś podpianka albo tego typu rzeczy i tutaj Seiby wykorzystała klasyczny w podbiarki oczywiście wtedy wypada ABI, a znaczy, tak, wypada Ebi i Seiby zostaje w programie. I przez cały następny odcinek, czwarty, tutaj Seiby musiała udawać ABI i nawet, można powiedzieć, w wyzwaniu panika, prawda albo panika, gdy tutaj Seiby musiała powiedzieć, kogo najbardziej widzi, to musiała powiedzieć własne imię z tego powodu, żeby się oczywiście nie wydała i w tym cały, można powiedzieć, zawieszaniu pomagała jej cały czas na jazzin, bo to jest ona jako jedyna była wtajemniczona w całej intrygę Seimi. Oczywiście tutaj też domyślała się skalę, co się tak naprawdę świeci, że tutaj została klasyczna podmianka tak naprawdę zastosowana, ale ona dopiero to tam wyjawiła w jednym z odcinków Pokoju Zwierzę, gdy doszło do eliminacji obu sił z następnym odcinku, więc tak. Tutaj wyzwanie zostało tak naprawdę do by to może powiedzieć, przegrane przez Rodney'a, bo oczywiście do no, Rodney, <laughs> Rodney w tym odcinku, oczywiście odpadł. Bo nie musi się zdecydować, to Rodney, czy rodziciel tak naprawdę kocha i zawalił, zawalił zadanie prawdy, i oczywiście Rodney tutaj odleciał, że tak to powiem. I mamy odcinek podróż z przeszłości, tak jest, odcinek podróż z przeszłości, tutaj w tym odcinku też powraca Amy i oczywiście potem. Wyjawia się to, że była podmianka, i oczywiście, te dwie siostry są eliminowane, ale tutaj nie o tym. Tylko tutaj chodzi bardziej o jazzweep. Tutaj racja szoda jazzweep była mocno wystawiona na próbę. Bo gdy ona próbowała wygrać wyzwania na swoje drużyny, czyli oczywiście na drużyny Kido widzimy, że szoda nie ma, i ona próbuje oczywiście szoda odszukać. Ale oczywiście, na poszukiwania tego Shoda wyruszył szef Haczy, które, którego oczywiście odnalazł. Ob, można powiedzieć, obsmarowanego w całości śmiećmi, i oczywiście po tego zawozić na miejsce wyzwania, gdzie trzeba było ułożyć trzy znaki, no trzy znaki. X, oczywiście, jakby to można powiedzieć, spałek, które były oczywiście w porcie. Aczkolwiek, jakby to można powiedzieć, tutaj Dave nagaduje, jakby to można powiedzieć, szoda, że wszyscy drużyny z Waskłak są oczywiście, jakby to można powiedzieć, z obiakami i oczywiście, jakby. Zaczyna się wszyscy drużyny, przepraszam, przepraszam powiem tutaj nazwę drużyny. Chodzi mi tutaj, że wszyscy drużyny z Pima Potem w Kinosełach są oczywiście z zobiakami. Oczywiście to, co tej w powiedział, Shondu wierzył. I z oczywiście oczywiście, Jasmine Bałko. Ta się oczywiście na niego ściekła i powiedziała, że ufanie Shondowi to był wielki błąd. I na tle kolejnych odcinków, od odcinka 6 aż do 9. Tutaj Shawn próbował mocno, można powiedzieć naprawiać rację z Jasmine, przynosił jej kwiaty, nawet je zbudował, zaraz jest schronienie w odcinku dziewiątym. Ale poniekąd to się nie udawało, aczkolwiek też była tutaj dosyć wielka sprzeczka pomiędzy Jasmine i Maxem. Tutaj akurat powiem wam szczerze, że bardzo mi się podobała jak oczywiście Jasmine wyjaśniała Maxa, jak oczywiście Max zdenerwał w odcinku problem ma małpy czyli odcinek szósty. To oczywiście Jazzy zawiesiła gaciami do góry, na drzewie Maxa oczywiście, w sensie jego, jego własnymi gaciami zawiesiła Maxa, oczywiście na drzewie. Oczywiście potem było przekomarzanie się w odcinku siódmym, to jest dziura, ponieważ tutaj dowiadujemy się, że nasza kochana Jazzy ma kaustrofobię, nie mogła za bardzo wykonywać, tego czego po ponieważ się udało, jakby to można powiedzieć. No, i w kolejnym odcinkach, jakby można powiedzieć, to no, całkiem dobrze sobie radziła, poza tym odcinkiem, właśnie z klaustrofobią. Tutaj sobie średnio radziła, aczkolwiek pokonała swój lek, i potem zrobiła, żeby wydostać się z jaskini. Zrobiła, można powiedzieć, stopera wielkitara, wielki tara, żeby otworzyć własne jaskini, i się oczywiście wydostali. Więc tutaj Jasmine była bardzo, jakby to można powiedzieć, znaczy nie bardzo, tylko po prostu Jasmine była bezpieczna o terminacji z programu. No i jest można powiedzieć kultowy dziewiąty rzuć i szukaj, gdzie Chris zwołuje jakby to można powiedzieć uczestników i rozwiązuje drużyny jest scalenie drużyn, czyli oczywiście teraz każdy czy na siebie. I pierwsze zadanie uczestników było zjeść przeterminowane kolski z kurczaka, jak dobrze pamiętam. Nie, to nie było powiedziane czy z kurczaka, tylko po prostu to były przeterminowane kolski, po których wszyscy można powiedzieć zawodnicy dostają zatrucia pokarmowego. I tutaj ich szoda, że widzi wszędzie zombie, Bardzo by się przydał. Bardzo by to oczywiście po w wyzwaniu. bo mojej opinii. I uratował Jasmine chowając się razem z nią na czubku drzewa. I potem, można powiedzieć, szoskakując z drzewa i raniąc wszystkich oczywiście oponentów, czyli wszystkich zawodników, którzy pod wpływem kąsku zachowywali się jak się zachowywali. Zachowywali się jako pętane kukły. Za przeproszeniem. Tu jest zombie. Oczywiście, tutaj można powiedzieć, że Sean tutaj znowu zaufali na nowo Jasmine i zostali na nowo przyjaciółmi. Jakby to można powiedzieć. Więc tutaj bardzo mi się podoba to, że tutaj Sean bardzo poświęca swój lek, przed sobą powiedzmy Dla Jasmine. I oczywiście, to Jasmine bardzo mocno rzekło. I sama przyznała, że jednak ten chłopak ma w sobie to coś. I mamy następny odcinek: Gorączka Skalet. Ten odcinek, gdzie Skalet chciała zabić każdego uczestnika zabić zamiast za milion dolarów. W sensie tylko po, gdy, po prostu było, chodzi tu o to, że gdy Chris nie chciał jej miliona dolców, to ona chciała wysadzić całą wyspę PAKI T raz ze wszystkimi uczestnikami. Oczywiście skaza została bezwładniona przez pozostałych uczestników programu, czyli między innymi Maxa, Jazzby, Sky, Sugar. A, oraz oczywiście jakby to można powiedzieć Shona. Ale tutaj mamy pierwszą scenę miłosną, gdzie, można powiedzieć, w ładowni, tam gdzie mamy, gdzie są lasery bezpieczeństwa, gdzie były przechowywane jakieś soboty. tutaj Jazz i Show się całują i mamy pierwszą, jakby to można powiedzieć, scenę miłosną i od tego odcinka oficjalnie Jazz i zostają parą. Następny odcinku, w odcinku 11 tutaj oczywiście dochodzi do... Większej sprzeczki pomiędzy Shadow i Jazmin, ponieważ tutaj w sensie to sprzeczki jako takiej to nie, ale tutaj nie podobał się oczywiście pomysł Jazmin. Szodowi się nie, podobał, nie znaczy Szodowi nie, po nie podobał się pomysł Jazmin na założenie szkoły karate i kwiaciarni, ponieważ uznał to za głupi pomysł, ponieważ przydałby się bunkier przeciwko Zobi Kalipsy. No sobie ja tak powiedział, to oczywiście. Z tego powodu nie chciał, nie chciał z nią dojść do finału, w sensie chciał z nią, do, chciał z nią dojść do finału, ale nie chciał się dzielić z nią wygraną. Oczywiście, jakby to można powiedzieć, w odcinku Jasmine wypada przez i Sugar, która zwaliła na nią drzewo i nie mogła dojść w odpowiednim czasie na linię mety. Niestety, tutaj Jazmin odpada z programu w odcinku 11. I w odcinku tutaj, jakby to można powiedzieć, kolejny. wiadomo, Sean sobie całkiem nieźle radził w wyzwaniu, do, zakwalifikował się do finału, szuka odpadła. i mamy oczywiście odcinek 13, 13 kłamstwa, szepty i jedna wielka nagroda. I w tym odcinku tutaj praktycznie szo dowiadujemy się z zajemniczych nagrań, oczywiście spokoju z, z Jerzy, które pokazuje, Chris wszystkim, można powiedzieć, pomocnikom, którym oczywiście pomagali, Sky... Oraz szodowi wygrany, czyli tutaj mam na myśli, że te nagrania były pokazane Dave'owi oraz Jasmine. Oczywiście Dave się załamał psychicznie i chciał potem zabić wręcz Sky, a Jasmine straciła zaufanie do szoda. I oczywiście zadanie potem, przed, bo oczywiście te nagrania były po, po tym odcinku, ale wcześniej się o część wyzwania, przejście przez pierwsze przeszkody, tutaj Jasmine jeszcze pomagała szodowi, potem oczywiście druga część wyzwania okazała się, że tutaj choroba ekstropopiczna wygrała z nią. I potem oczywiście Chris pokazuje te nagrania z pokoju zwierzeń oraz oczywiście audycję Sky gdzie oczywiście ona, gdzie dowiadujemy się, że przed programem miała już wcześniej chłopaka i wtedy oczywiście Dave wariuje, a Jasmine odpowiedzi na to co mówi show, co mówi show w pokoju zwierzeń, po prostu się na niego wściekła i chciała zerwać związek ale poniekąd kiedy tutaj przez wszystkie przeszkody jakie Jasmine oraz Dave przygotowali na Sky oraz oczywiście Szoda zobaczyła, że wszystko to, co Oda robi, powoduje to, że Szoda może umrzeć przez to, wszystko co ona tutaj powoduje Wtedy wszystkie kataklizmy typu rozerwanie ziemi, lawiny i tego typu rzeczy. Jazzy się, można powiedzieć, załabała i chciała poteratować ratować Szoda z lawiny śniegu. Oczywiście uratowała, Szoda daruje jej kwiatek, i oczywiście oboje się godzą, a także całują. I że on mówi, że zmienił zdanie i dzień się, z, można, czy, można powiedzieć, z Jasmine pieniędzmi po połowie. Więc tutaj mamy, można powiedzieć, fajny happy ending tego związku. Bardzo mi się to podobało, szczerze Wam powiem. I jak dla mnie, teraz podsumowując, szczerze powiem, Jazzwin nie ma jakichś większych, można powiedzieć, wad charakteru, w mojej opinii. Naprawdę, Jazzwin nie ma większych wad charakteru. Tylko ma taką wadę w swoim charakterze. W mojej opinii, na tle wszystkich odcinków wyspy, Paki, Tef to to, że bardzo jest ciężko jej przebaczyć. To, to pokazała w stosunku do Szoda, bo widać, że chłop się starał i można powiedzieć odrzuca go do pewnego momentu, aż można powiedzieć ją uratował przed resztą zawodników w odcinku 9: Szód szukaj. Tutaj naprawdę Szod się mocno wykazał. I oczywiście Jasmine to mocno poparła, i potem zostali oficjalnie parą. I oczywiście podzielili się kasą po zakończeniu sezonu. I oraz oczywiście szczęśliwie odlecili z wyspy Pakitew. I powiem wam, można powiedzieć, podsumowując, cały wątek Jasmine, ogólnie jej charakteru: jest to osoba naprawdę bardzo pomocna, przyjacielska, lojalna wobec oczywiście swoich, można powiedzieć, kolegów z drużyny. Jest bardzo stanowczą osobą. Ale także jest osobą, której nie powinno się denerwować, bo potem masz po prostu przysłowiowe przestrawy u takiej osoby jak Jazzy, Bo Jazzy mimo że jest osobą bardzo miłą, stanowczą, radzącą sobie z gniewem, to też jest osoba, która ma to do siebie, że lubi sobie wybuchnąć. W sensie taki, że jak ktoś jej znaleźli, bo co za skórę, to ona lubi pokazać takie swoje gorsze, ja, ale szczerze Wam, bo czasami. Można powiedzieć, i trzeba, bo jednak tak jak to co Max czasami wyprawia Włodzika, to się nawet nie dziwię, że ona się na niego wkurzała. Albo to, że do no, Sean wziął ją za zombie. To w sensie się tutaj nie dziwię, że Jasmine była na szoda zła przez kilka odcinków, aczkolwiek poniekąd, mimo że było ciężko, to jemu wybaczyła. I za to naprawdę Jasmine ocenia bardzo pozytywnie. Naprawdę, Jasmine jak dla mnie nie ma większych wad charakteru. I jeśli chodzi o trzecią obsadę z Wyspy Pakitew Uważam, że to jest najlepsza postać z całej trzeciej obsady Drugą moją ulubioną postacią z trzeciej obsady jest oczywiście Shawn Więc tutaj naprawdę mi oceniam bardzo pozytywnie I moja finalna ocenia tej postaci jest oczywiście 10 na 10 A teraz wy moi kochani napiszcie co sądzicie o Jazzie w komentarzach i dajcie odpowiednie opinie Co sądzicie na temat tego materiału Ja się z wami żegnam I życzę wam miłej soboty Do zobaczenia i cześć Na razie i zapraszam na kolejne materiały Na Totalnych Dramaturgach Papa. Pa.